Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj w jednym filmie pokażemy sobie wszystkie reguły prawej dłoni dla przewodnika prostoliniowego. Przewodnik prostoliniowy, w którym płynie prąd, wytwarza pole magnetyczne. Aby narysować jego linię oraz zwroty tych linii stosujemy regułę prawej dłoni. Obejmujemy przewód czterema palcami tak, by odgięty kciuk wskazywał kierunek przepływającego prądu. Wówczas cztery palce pokażą kształt, czyli okręgi i zwroty linii pola magnetycznego. Wektor indukcji będzie zawsze styczny do tychże linii. Patrzymy sobie na widok 3D zrzutowany na 2D i patrzymy sobie na rysunek z prawą dłonią, tutaj pierwszy, ten po lewej stronie. Obejmujemy nasz przewód w taki sposób, jak to widać tutaj na rysunku. Pciuek oczywiście pokazuje kierunek przepływającego prądu. Rysujemy sobie linię pola magnetycznego. Na takim rysunku one będą wyglądały jak elipsy, natomiast cztery palce będą nam pokazywały zwrot tych linii. A więc rysujemy sobie te zwroty w taki sposób. Oprócz tego możemy sobie tutaj narysować wektory indukcji pola magnetycznego, które będą styczne. A więc ja rysuję je tutaj pod pewnym kątem. Taka perspektywa no, nie jest chyba najlepsza. Wektory indukcji tutaj leżą w tej samej płaszczyźnie, w której leżą narysowane przeze mnie linie pola magnetycznego. Patrzymy sobie na widok 2D, a więc tutaj będziemy mieli tylko płaszczyznę, w której leży przewód i sam przewód. Na tym rysunku nie uchwycimy linii pola magnetycznego, natomiast będziemy mogli uchwycić wektory indukcji. Po lewej stronie od tego przewodu, zgodnie z regułą prawej dłoni dla przewodnika prostoliniowego, wektor indukcji będzie wychodził z płaszczyzny, na której leży przewód, natomiast po prawej stronie od przewodu będzie się w nią wbijał. Tutaj przypominam te dwa oznaczenia. Wektor wychodzący z płaszczyzny prostopadły do płaszczyzny, wektor wbijający się w płaszczyznę prostopadły również do niej. A skąd to wiem? Jeżeli taki przewód obejmę sobie tak, jak to jest na pierwszym rysunku, tak, żeby kciuk pokazywał kierunek natężenia prądu, to cztery palce wychodzą mi po lewej stronie płaszczyzny, w której leży przewód, a wbijają się w nią po prawej stronie. Patrzymy sobie teraz na trzecią opcję, na widok z góry. A zatem my widzimy tutaj przewód i widzimy, że prąd płynie w naszą stronę. Obejmuję sobie ten przewód tak, jak to jest pokazane na rysunku po prawej stronie. I teraz mogę rysować kierunki pola, linii pola magnetycznego. Przepraszam. Oraz mogę rysować sobie wektory indukcji. Te wektory będą dłuższe, bliżej przewodu, bo tam pole magnetyczne jest silniejsze, krótsze, dalej od przewodu. Podpiszmy sobie B, B, i podpiszmy sobie jeszcze tutaj na tym wcześniejszym rysunku, że to nie są jakieś randomowe kółka. Kropki i krzyżyki tylko są to wektory indukcji. Patrzymy sobie na drugie prawo, czy też bardziej powinienem powiedzieć na drugą regułę. Reguła prawej dłoni dla zwojnicy. Zwojnica, w której płynie prąd, wytwarza pole magnetyczne. Aby określić zwrot jego linii, używamy reguły prawej dłoni dla zwojnicy. Obejmujemy zwojnicę czterema... Zwi... czterema palcami zwiniętej dłoni, tak? By wskazywały one kierunek przepływu prądu. Odgięty kciuk wskaże biegun północny powstałego elektromagnesu i umożliwi narysowanie linii pola magnetycznego oraz wektorów indukcji magnetycznej. Ok, czyli mamy zwojnicę, którą podłączamy do źródła prądu stałego. Plusa rysujemy sobie wypływające natężenie prądu. To natężenie oczywiście też możemy sobie narysować na wszystkich zwojach. Tutaj, może, ja tylko przy pierwszym i ostatnim napiszę, że chodzi nam o natężenie prądu. I prąd wypływa sobie z tej zwolennicy i spokojnie wpływa sobie do ujemnej okładki akumulatora. Ok, teraz stosujemy regułę prawej dłoni dla zwolennicy. Czyli obejmujemy sobie nasz przewód tak, by cztery palce zwiniętej dłoni pokazywały kierunek przepływu prądu na zwojach. Odgięty kciuk pokaże nam wówczas. Pokaże nam wówczas biegun północny, wytwarzany przez taki elektromagnes. Czyli tutaj będziemy mieli biegun północny, tutaj będziemy mieli biegun południowy. I teraz na zewnątrz rysujemy sobie linię pola magnetycznego. Od N do S. -a. Ja to może na czerwono będę robił. No, ten kształt tutaj przy takim rysowaniu na filmie nie będzie idealny. Natomiast w środku zwojnicy też będziemy mieli pole magnetyczne. Od S do N. -a. W dowolnym punkcie tego rysunku moglibyśmy sobie narysować wektor indukcji pola magnetycznego, zawsze styczny do linii. Ja to zrobię tutaj w kilku punktach i mam nadzieję, że u mnie ta styczność będzie widoczna, czyli tutaj mielibyśmy jakiś wektor indukcji B, jakiś wektor indukcji B. Jakiś kolejny wektor indukcji. I tutaj w środku również. To ważne. W karcie wzorów mamy wzór, który pozwala nam na policzenie wartości indukcji pola magnetycznego, ale uwaga, wewnątrz długiej, gęsto nawiniętej zwolnicy. A więc ten wzór będzie dotyczył tylko tego wektora indukcji. Które rysowałem jako ostatni. Umożliwi policzenie wartości indukcji tylko gdzieś wewnątrz zwojnicy. I patrzymy sobie na kolejne prawo. Reguła lewej dłoni dla przewodnika prostoliniowego, w którym płynie prąd umieszczonego w polu magnetycznym. Jeżeli przewodnik prostoliniowy umieścimy w zewnętrznym dla niego polu magnetycznym, to działa na niego siła elektrodynamiczna. Liczona z takiego a takiego wzoru. Tutaj zwracam uwagę na to, że w tym wzorze mamy mnożenie wektorowe, więc narysowanie tutaj wektora tej siły elektrodynamicznej nie jest takie oczywiste. Regułę lewej dłoni będziemy tutaj stosować po to, żeby zastąpić sobie mnożenie wektorowe. Zasuwamy dalej. Aby określić jej, czyli tej siły elektrodynamicznej, kierunek i zwrot. Należy lewą dłoń umieścić tak, by wnętrze dłoni było przebijane przez wektor indukcji pola, a cztery wyprostowane palce wskazywały kierunek przepływu prądu. Wówczas odgięty kciuk wskaże zwrot i kierunek siły elektrodynamicznej. Tutaj pod spodem są jeszcze wyjaśnienia, co w tym wzorze jest czym. Nas dzisiaj interesuje rysowanie. Patrzymy sobie tutaj znowu na perspektywę 3D zrzutowane na 2D. A więc mamy pewną płaszczyznę A, którą ja tutaj oznaczyłem prostokątem, a raczej powinienem powiedzieć równoległobokiem. Prostopadłe do tej płaszczyzny A są wektory zewnętrznego pola magnetycznego B. W tej płaszczyźnie leży przewód, w którym płynie prąd o natężeniu I. Układamy sobie tym razem lewą dłoń w taki sposób. Aby cztery palce wskazywały kierunek przepływu prądu, a wnętrze dłoni było przebijane przez wektor indukcji zewnętrznego pola magnetycznego, i jesteśmy już gotowi do rysowania siły elektrodynamicznej, która działa na ten przewód. A zatem tak musiałby wyglądać wektor siły elektrodynamicznej. Patrzymy sobie na inną perspektywę, na perspektywę 2D. I tutaj widzimy wektory indukcji pola magnetycznego zewnętrznego wychodzące z płaszczyzny ekranu. W taki sposób właśnie je oznaczamy, co też napisałem tu na boku i co też już wcześniej mówiłem oraz przewód, który jest prostopadły do tych wektorów indukcji. Ustawiamy naszą lewą dłoń w taki sposób, żeby była ona właśnie przebijana od wnętrza przez te wektory indukcji. I wówczas odgięty kciuk znowu pokaże nam kierunek i zwrot działającej siły elektrodynamicznej. I możemy sobie tą siłę już rysować. I przechodzimy sobie do ostatniego zagadnienia, czyli do reguły lewej dłoni dla ładunku poruszającego się w polu magnetycznym. Na ładunek poruszający się w zewnętrznym polu magnetycznym działa siła Lorentza. Definiowana jest ona następująco. Znowu widzimy tutaj mnożenie wektorowe. A więc znowu do narysowania siły Lorentza będziemy posługiwać się regułą lewej dłoni. Aby określić jej kierunek i zwrot, lewą dłoń ustawiamy tak, by jej wnętrze było przebijane przez wektor indukcji. A cztery wyprostowane palce wskazywały kierunek i zwrot prędkości ładunku. Odgięty kciuk wskaże nam kierunek i zwrot siły Lorenza. I to, co powiedziałem, dotyczy ładunku dodatniego, dla ładunku ujemnego, na samym końcu odwracamy zwrot działającej siły. Kierunek się nie zmienia. A więc, znowu patrzymy sobie na perspektywę 3D zrzutowaną na 2D. Mamy tutaj pewną płaszczyznę A, która jest prostopadła do wektorów indukcji B. W tej płaszczyźnie Poruszają się pewne ładunki, dwa dodatnie i ujemne. Bierzemy sobie lewą dłoń, układamy ją w taki sposób, aby wektor prędkości pokrywał się z ułożeniem czterech palców, a wnętrze dłoni było przebijane przez, przez wektor indukcji. I już możemy dla ładunku dodatniego rysować sobie siłę Lorentza. Rysowalibyśmy ją tutaj w taki sposób. Ja jeszcze może powinienem dopowiedzieć, że ta dłoń leży tutaj na płaszczyźnie A. Podpisujemy siła elektrodynamiczna, przepraszam, siła Lorentza. A dla ładunku ujemnego robimy to, co jest opisane, czyli kierunek zostaje taki sam. Na samym końcu odwracamy sobie zwrot. I mamy siły Lorenza już tutaj narysowane. Patrzymy sobie na inną perspektywę, na perspektywę 2D, czyli będziemy tutaj widzieć wektory indukcji zewnętrznego pola magnetycznego. Oraz wektory prędkości naszych ładunków dodatniego i ujemnego. Znowu układamy sobie lewą dłoń w taki sposób, aby wektory wbijające się w płaszczyznę ekranu również i w naszą dłoń się wbijały. Cztery palce są zgodne z kierunkiem wektoru prędkości, więc możemy już rysować sobie siłę Lorenza, a wskazuje ją dla ładunku dodatniego czuk. Natomiast dla ładunku ujemnego na samym końcu odwracamy zwrot. Kierunek się nie zmienia. Drogi widzu, oczywiście ten film jest bardzo pobieżny. Zapraszam Cię do innych moich filmów, w których wyjaśniam szerzej, czym jest siła Lorenza, czym jest siła elektrodynamiczna. Tutaj chciałem tylko. W jednym filmie ująć wszystkie te reguły i w jaki sposób tutaj rysować czy to siły, czy to wektory indukcji, czy to linie pola magnetycznego. Zapraszam do innych moich produkcji i do zobaczenia.